Cześć, witam wszystkich fanów bloga Co do Gara. Dzisiaj przepis błyskawica, a mianowicie ciasto w 5 minut z mikrofalówki. Już słyszę te głosy, panie Przemku, nie da się zrobić ciasta w 5 minut. Wszystkim niedowiarkom udowodnię to. Mierzcie czas. Jest to tak zwane ciasto 3, czyli 3 łyżki kakao, 3 łyżki mąki, 3 łyżki cukru, czubate i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystkie sypkie składniki przesypuję do miseczki. I teraz składniki płynne. Jedno jajko. I znów zasada 3. 3 łyżki mleka. Jedna łyżka, druga, trzecia. I 3 łyżki oleju. Jedna, druga, trzecia. Chwileczkę mieszamy ostrożnie, żeby kakao nie zabrudziło na całego kulatu. Mieszamy, mieszamy. Oczywiście mogą pozostać lekkie grudki. Ciasto nawet wbrew pozorom jest wtedy lepsze. Ma strukturę, jak to lubi. Taką proporcję ciasta nie polecam wlewać do kubka. Są również ciasta 5 minut kubkowe. Jest to troszkę za dużo. Proponuję zmniejszyć proporcje wtedy do około 1 drugiej, 1 trzeciej. Gotową masę przelewam do czystej miseczki. I niezwłocznie wkładam do mikrofalówki. Otwieram mikrofalówkę. Wkładam nasze ciasto. Ustawiam około 2,5 minuty. Zauważyłem, że to jest optymalne. 2 minuty będzie ciasto coś wilgotne, coś jak brownie. 2,5 minuty coś po środku. 3 minuty to będzie wyschnięte, więc nie polecam maksymalną moc. W moim przypadku to jest 800 stopni, 3 W i start. Czekamy 2,5 minuty. Nasze ciasto jest już gotowe. Zostaje nam tylko wykroić je delikatnie wokół. Ma tendencję do lekkiego przewijania, ale nie ma konieczności wybadania, żeby masło tłuszczem czy głupą taką foremki. Teraz najtrudniejszy moment. Czy wyjdzie? Czy nie wyjdzie? Uwaga. Emocje rosną. Pozostaje nam tylko chwilę czekać i przełożyć je. Ciasto jest delikatne, puszyste, wilgotne, coś pomiędzy brownie. Zostaje nam tylko przełożyć je. Co kocha czekolada? Czekolada kocha kokos. A zatem 3/4 szklanki wióry kokosowe zmieszałem z około połową szklanki mleczka kokosowego. Do tego jedna łyżka cukru. Zostaje piękna kokosowa masa. A zatem nasz placuszek delikatny, już jest lekko przestudzony, przykrawa na dół, zdejmuję i niczym tort